Wideorejestratory24.pl, czyli tylko sprawdzone kamery samochodowe. Zapraszam do obejrzenia przeglądu ustawień i funkcji kamery samochodowej Viofo A139 Pro. Aby połączyć się z kamerą za pomocą aplikacji, w pierwszej kolejności włączamy aplikację Viofo, następnie klikamy pozycję Połącz się z kamerą. Tutaj konfigurator będzie krok po kroku prowadził nas, zaczynając od tego, że nakazuje włączenie modułu Wi-Fi w kamerze. Aby tego dokonać, przytrzymujemy ten przycisk z prawej strony. Wi-Fi włączone. Jak słyszymy, kamera wydała stosowny komunikat. Aktywna jest również tutaj dioda przy napisie Wi-Fi, dajemy więc kontynuuj. Teraz przeniesiemy się do poziomu wyboru sieci Wi-Fi generowanego przez kamerę. Teraz chwila dla telefonu, on szuka sieci, którą przed chwileczką stworzyła nam kamerę. Odnalazło tutaj sieć Viofo A139P, jak najbardziej klikamy tutaj, potwierdzamy. Hasło dostępowe to kolejny ciąg cyfr od 1 do 8, także już tutaj wpisuję sobie hasło i mogę już połączyć się z siecią. Połączono z siecią Wi-Fi. Stosowny komunikat, super, mamy komunikat brak internetu, jak najbardziej jest to normalne, sieć generowana przez kamerę nie ma fizycznie dostępu do internetu, jest to połączenie lokalne telefonu z kamerą. Możemy teraz kliknąć Połącz się z kamerą, czekamy na uzyskanie podglądu ze wszystkich trzech kamer, już tutaj otrzymujemy podgląd, możemy w tym miejscu przełączać podgląd każdej kolejnej kamery, każdego modułu. Jest to bardzo przydatne na przykład w czasie montażu zestawów po jeździe, gdzie na ekranie telefonu możemy doskonale widzieć to, co widzą nam kamery. Możemy wykonać sobie również tutaj zrzut ekranu. Natomiast aby przejść do ustawień kamery, zatrzymujemy nagrywanie w tym miejscu. Kamera będzie teraz charakterystycznie nam... Zatrzymujemy. Kamera będzie nam charakterystycznie tutaj komunikować, że nie nagrywa. Jest to jak najbardziej pożądane na wypadek, gdybyśmy zapomnieli włożyć do kamery karty pamięci. Kamera po prostu dąży do tego, żeby nagrywać. Kiedy nie nagrywa, informuje nas. Świetne rozwiązanie. Aby przejść do dalszej konfiguracji kamery, klikamy tutaj to koło zębate w prawym dolnym rogu. Mamy tutaj dostęp do wszystkich ustawień, zaczynając od ustawień jakości wideo, rozpoczynając od wyboru rozdzielczości. Tutaj znakomite rozwiązanie mamy albo pełne 4K 3840x2160 pikseli z tego modułu głównego przedniego oraz 1920x1080 dla modułu wewnętrznego i tylnego, ale jest to pewne ograniczenie, 24 fps, 24 klatki na sekundę. Każdy moduł może wtedy nagrywać w tej pełnej rozdzielczości. Mamy wtedy troszkę mniej płynne nagranie. Dla tych, którzy nie chcą rezygnować z pełnej płynności, a chcą mieć tą pełną jakość, jak najbardziej producent przewidział tutaj rozwiązanie tego. Możemy ograniczyć nieznacznie rozdzielczość z modułu głównego do 3840x1600p, czyli w pionie mamy troszkę mniej, mamy przycięty obraz od góry i od dołu kadru, ale mamy nagrywanie w pełnych 30 klatkach na sekundę. Natomiast dla modułów tylnego i wewnętrznego pozostaje bez zmian. Dalej mamy Full HD, 30 klatek z każdej kamery. Jest to takie rekomendowane tutaj przeze mnie rozwiązanie, natomiast jeśli chcemy mieć opcję nagrywania bez tego przycięcia z góry i z dołu kadru, jak najbardziej jest ta opcja, tyle że w troszkę niższej prędkości klatkowej. Ja sobie tutaj w takim razie zatwierdzam swój wybór i przechodzę dalej. Kolejna pozycja, nagrywanie w pętli. Możemy tutaj ustalić, na jak długie pliki będą dzielone nasze nagrania. Możemy nagrywanie w pętli nawet wyłączyć, czego nie zalecamy. Możemy zwiększyć, wydłużyć te pliki. Ja tutaj proponuję niezmiennie 1-minutowe pliki. Dlaczego? Takie pliki są po prostu mniejsze. Łatwiej je na szybko zgrać, pobrać do pamięci telefonu, zgrać do komputera. Są łatwiejsze w zarządzaniu. Nagrywanie dźwięku. Tutaj dosyć zrozumiała pozycja. Możemy ustalić to, czy kamera będzie nam nagrywała nagrania z dźwiękiem, czy też bez dźwięku. Możemy wyłączyć mikrofon albo z poziomu aplikacji, albo bezpośrednio tutaj za pomocą tego przycisku na kamerze. Także jeśli w podróży chcielibyśmy w szybki sposób wyłączyć albo włączyć mikrofon bez łączenia się z aplikacją, jest też taka możliwość. Korekta ekspozycji osobno dla modułu głównego, wewnętrznego, jak i tylnego. Jest to korekta w zakresie od +2 do -2 EV, czyli w skoku co 1/3 EV, czyli możemy tutaj ustalić, jak jasny obraz będzie nagrywany przez każdą z kamer. Dla użytkowników, którzy nie chcą komplikacji, chcą mieć po prostu obraz taki, jak prezentujemy na naszych przykładowych road testach, można po prostu te wartości zostawić na 0. Jeśli natomiast chcemy tutaj bardziej pod siebie dostosować ten nagrywany obraz, jak najbardziej jest taka możliwość. Od siebie tylko podpowiem, że te wartości dodatnie raczej nie będą miały zastosowania, natomiast wartości ujemne już jak najbardziej. Czasami jest tak, że one troszkę jeszcze nam poprawią czytelność, czy to z modułu przedniego, czy to też często z modułu wewnętrznego, kiedy obraz za pojazdem jest dużo jaśniejszy, jest taki przepalony, aż taki biały, nieczytelny. Wtedy dokonanie takiej korekty ekspozycji dla kamery wewnętrznej troszkę na minus może poprawić nam tutaj sytuację. Natomiast dla większości użytkowników, myślę, zostawienie tych wartości na 0 będzie jak najbardziej wystarczające. Przejdźmy teraz do bardzo ciekawej, bardzo ważnej pozycji wyróżniającej tą kamerę w swojej klasie, czyli do opcji HDR. Jest to kamera, która faktycznie posiada taką możliwość nagrywania z trybem HDR, ze skutecznym trybem HDR, ale mamy nie tylko prostą możliwość włączenia trybu HDR, ale także włączenia go o określonej porze. I jest to właśnie taka opcja, którą tutaj zalecam, ponieważ jest to cecha charakterystyczna dla kamer Viofo. Na chwilę obecną tylko właśnie kamery Viofo potrafią włączać i wyłączać tryb HDR o określonej godzinie. Służy do tego, do konfiguracji tego harmonogramu, służy tutaj kolejna opcja HDR Time. Możemy tutaj ustawić, o której godzinie HDR włączy się, a o której wyłączy. Tutaj wiadomo, troszkę inaczej będzie w warunkach zimowych, takich jak teraz. Troszkę inaczej będzie to latem, wtedy będzie można przesunąć ten czas włączania HDR-u, żeby krócej było aktywne. Natomiast na chwilę obecną ja Ciebie proponuję tego typu ustawienie. Dzięki temu po godzinie 17 tryb HDR włączy się automatycznie i będzie on poprawiał jakość nagrań w takich warunkach wieczorowo-nocnych, wtedy kiedy pożytek z tego trybu HDR jest największy. Natomiast będzie on się wyłączał w okolicach godziny, nie w okolicach, a konkretnie o godzinie 8 rano, po to, aby uzyskać taką maksymalną czytelność w takich warunkach dobrego oświetlenia, w takich warunkach dziennych. Czyli tryb HDR, auto HDR włączane o określonej godzinie, znakomite rozwiązanie. Kolejna pozycja, ustawienie G-Sensora, czyli wrażliwość na kolizję, to jak czuły będzie wykrywanie wstrząsów przez kamerę. Zazwyczaj ustawiona będzie wartość ta pośrednia, natomiast jeśli chcielibyśmy, żeby więcej plików było zabezpieczonych przez kamerę automatycznie, wtedy możemy zwiększyć tą czułość. Ja natomiast czułość, i to nie tylko w tej kamerze, generalnie w kamerach obniżam po to, aby mieć mniejszą liczbę tych nagrań zabezpieczanych bezpośrednio przez kamerę w czasie jazdy. Natomiast tutaj pełna dowolność, jeśli chodzi o konfigurację. Jeśli nie chcemy, aby na nagraniach pojawiała się data, godzina, również możemy tą informację wyłączyć. Natomiast kolejna pozycja, powiedziałbym tutaj istotniejsza, ustawienia bitrate'u od siebie, zawsze najwyższa, zawsze najlepsza wartość, aby pliki były jak najwyższej, jak najlepszej jakości. Natomiast po co są te opcje zmniejszenia bitrate'u? Jeśli chcemy zapisać więcej nagrań w danej pętli przed rozpoczęciem nadpisywania, jak najbardziej jest taka możliwość. Kamera to oferuje. Wtedy nieznacznie ograniczając jakość plików możemy zmieścić więcej materiału na karcie. Natomiast jeśli nie zależy nam na maksymalnym wydłużeniu tej pętli, wtedy zawsze ta wartość tutaj najwyższa będzie preferowana. Opcja nagrywania poklatkowego i uwaga, jest to nagrywanie poklatkowe, ale w czasie jazdy. Tutaj po próbie uaktywnienia tej opcji otrzymamy komunikat, że nie mogę teraz wejść w ten tryb, ponieważ mam włączony tryb parkingowy. Jak najbardziej możemy teraz wyłączyć sobie tryb parkingowy i powrócić do nagrywania poklatkowego. Teraz ta opcja będzie już dostępna. Mamy do wyboru nagrywanie z 1, 2, 3, 5 lub 10 klatkami na sekundę. Natomiast rozwiązanie dosyć specyficzne. Jeśli chcielibyśmy zarejestrować długą trasę w takiej formie przyspieszonej, jak najbardziej ma to sens. Natomiast do codziennego rejestrowania raczej zalecam tutaj wyłączenie tej opcji. Przejdźmy do kolejnej zakładki ustawień samej kamery. W pierwszej kolejności mamy ustawienie częstotliwości sieci Wi-Fi, która jest tworzona przez kamerę. I teraz tak, jeśli nasz telefon obsługuje sieć w standardzie 5 GHz, a coraz więcej urządzeń obecnych na rynku jak najbardziej wspiera tą częstotliwość, lepiej wybrać właśnie ją. Dzięki temu mamy po prostu szybszy transfer plików. Natomiast jeśli korzystamy z telefonu, który nie obsługuje po prostu tej częstotliwości, możemy wybrać zakres 2,4 GHz. On też będzie dostępny jako domyślny, jako pierwszy po pierwszym jakby połączeniu się z kamerą, przez to, żeby ta kompatybilność była zachowana, więc jakby po pierwszym połączeniu można zmienić tutaj na 5 GHz, zaakceptować, żeby uzyskać tą sieć w szybszym standardzie. Konieczne będzie wtedy ponowne połączenie się z siecią. Strefa czasowa, wybór odpowiedniej strefy dla danego regionu. W chwili, kiedy to nagrywam dla Polski, tutaj strefa optymalna to strefa +1. Jeśli jedziemy za granicę, a chcemy mieć zawsze aktualne ustawienia daty i godziny z GPS-u, wtedy dopasowujemy strefę do preferencji. Jeśli dalej pozostanie w mocy zmiana czasu z zimowego na letni, a nic nie zanosi się, żeby zostało to w końcu zniesione, wtedy przestawiamy na +2. Natomiast na chwilę obecną zostawiamy wartość +1. Synchronizacja czasu daje nam możliwość synchronizowania czasu z telefonem. Natomiast jest to kamera z modułem GPS, także ona po złapaniu fiksa będzie potrafić synchronizować sobie czas sama, ale mamy taką możliwość wymuszenia tego ręcznie. Format daty, tutaj możemy wybrać, czy najpierw ma być dzień, miesiąc, rok, tudzież miesiąc, dzień, rok, rok, miesiąc, dzień. Pełna swoboda według preferencji. Ja zostawiam dzień, miesiąc, rok. Opóźnienie włączenia. Bardzo przydatna opcja, ale nie dla każdego. Już tłumaczę. Jeśli w naszym pojeździe w czasie rozruchu następuje zanik zasilania, wtedy można ustawić takie opóźnienie. Kamera wtedy uruchomi się z opóźnieniem, nie będzie natomiast podejmowała próby uruchamiania. Później następuje zanik zasilania, kamera uruchamia się ponownie. Natomiast w pojazdach, kiedy nie ma zaniku napięcia w trakcie rozruchu, nie ma potrzeby stosowania tej opcji. U mnie prywatnie w pojeździe coś takiego występuje, wtedy ustawienie tej 5-sekundowej zwłoki tutaj ratuje sytuację. Kolejna opcja daje nam możliwość zarządzania tymi tutaj 6 diodami doświetlającymi, diodami IR. Tutaj najbardziej polecana opcja, czyli automatyczne włączanie bądź wyłączanie w zależności od warunków. Natomiast możemy wymusić, aby diody były cały czas włączone lub też zawsze wyłączone w zależności od naszych preferencji. Ja tutaj zostawiam to sterowanie automatyczne. tryb parkingowy. Dla wielu kluczowa wręcz funkcjonalność kamery samochodowej i teraz tak, w przypadku A139 Pro producent tutaj bez zaskoczenia wszystkie tryby, które znamy z poprzednich modeli Viofo jak najbardziej są dostępne, czyli zarówno tryb Auto Event Detection, gdzie kamera będzie wykrywać nie tylko wstrząsy, ale także ruch i co ważne dla każdego modułu kamery i co jeszcze ważniejsze, łącznie z buforowanym zapisem, czyli również pewien odcinek czasu przed wykryciem ruchu będzie na tych zabezpieczonych nagraniach w trybie parkingowym możliwy do odczytania, także świetna opcja. Dalej nagrywanie timelapse, czyli jeśli chcemy skoncentrować długi czas w krótkim pliku, mamy wtedy takie nagranie w przyspieszonym tempie. Przy ustawieniu jednej klatki na sekundę 30-krotne przyspieszenie w stosunku do czasu rzeczywistego. Możemy tutaj sterować ilością klatek na sekundę, dobierając ten poziom przyspieszenia do naszych preferencji. Kolejna tutaj bardzo zalecana opcja, zalecana pozycja to nagrywanie w obniżonej jakości. Możemy wtedy zmieścić więcej materiału wideo przez tą obniżoną jakość, natomiast dalej mamy materiał, który będzie użyteczny do oceny tutaj ewentualnych szkód parkingowych, a co ważne, pomijamy całkowicie automatykę kamery, nagrywamy wszystko w czasie rzeczywistym, czyli nie mamy takiego przyspieszonego tempa jak przy nagrywaniu timelapse, nie mamy zdania się na automatykę jak przy trybie Auto Event Detection, kamera rejestruje nam po prostu wszystko, także z mojej strony tutaj polecana opcja. Parking Recording Timer, czyli wyłączenie trybu parkingowego po określonym czasie. Jeśli nie chcemy, aby tryb parkingowy działał dłużej niż to potrzebne, możemy użyć tej opcji, natomiast zazwyczaj ta opcja pozostanie nieaktywna, ponieważ za wyłączenie kamery będzie odpowiadał po prostu adapter stałego zasilania, który tak czy siak odetnie napięcie kamery po osiągnięciu zadanego poziomu progu odcięcia. Enter Parking Mode Timer, tutaj widzimy kolejna opcja nie do końca przetłumaczona w tej wersji aplikacji, zapewne ulegnie to zmianie w przyszłości. Opóźnienie wejścia w tryb parkingowy, jeśli chcemy możemy ustawić tutaj 1,5 minuty zanim kamera przejdzie nam w tryb parkingowy po wykryciu, wyłączeniu zapłonu. Czułość czujnika przeciążeń w trybie parkingowym. Wcześniej regulowaliśmy jego czułość w czasie jazdy, tym razem mamy do dyspozycji jego regulację w trybie parkingowym. Tutaj dokładnie odwrotnie, myślę, że ta wyższa wartość będzie wskazana. Czułość wykrywania ruchu w trybie parkingowym, dotyczy się to trybu Auto Event Detection. Tutaj myślę, że jak najbardziej zalecana będzie ta opcja wysoka. Możemy mieć wtedy więcej nagrań, które jakby wynikają z ruchu, który nie był istotny, natomiast uważam, że lepiej mieć więcej nagrań niż nie mieć tego nagrania, które będzie potrzebne, będzie konieczne, będzie przydatne. Dlatego też wcześniej tak polecałem opcję nagrywania ciągłego, natomiast jeśli chcemy korzystać z opcji Auto Event Detection, wtedy myślę, że nagrywanie z tą wysoką czułością będzie wskazane, natomiast jeśli otrzymujemy bardzo wiele zabezpieczonych plików, no tutaj mamy też rozwiązanie tego, możemy tą czułość obniżyć, tylko tutaj uwaga, wtedy po prostu zmniejszymy skuteczność wykrywania ruchu, natomiast jak najbardziej opcja takiej konfiguracji pod siebie tutaj istnieje. Tutaj opcje obracania i odbijania obrazu. Kamera umożliwia nam montaż zarówno głównego modułu, jak i modułów dodatkowych w różnym miejscu. Dzięki temu później możemy spotkać się z sytuacją, kiedy wyświetlany obraz jest po prostu do góry nogami. Jeśli chcemy temu zapobiec, możemy wtedy po prostu użyć opcji obrotu. Dodatkowo możemy użyć opcji lustrzanego odbicia, jeśli chcemy dla kamery, dla modułu wewnętrznego i tylnego. I teraz jeśli cofniemy się do opcji podglądu, widzimy, że tutaj z modułu głównego jestem do góry nogami, z modułów dodatkowych jest w porządku, czyli gdyby taka konfiguracja, no dosyć nietypowa, ale gdyby to miała być taka konfiguracja, która faktycznie nas interesuje, wtedy możemy użyć opcji obrotu modułu głównego i już tutaj, kiedy skoczy nam podgląd zdalny, już nie jestem do góry nogami, już jest wszystko w porządku, wszystko się zgadza. Natomiast częściej będziemy używać opcji obrotu dla modułu wewnętrznego i tylnego, bo w zależności od tego, jak zamontujemy je w pojeździe, wtedy może faktycznie wystąpić taka potrzeba obrócenia tego obrazu. Dźwięki kamery. Domyślnie wszystkie dźwięki pozostają włączone. Natomiast jeśli będą nas one denerwować, możemy je wyłączyć albo częściowo, zostawiając dźwięk podczas uruchamiania, albo te notyfikacje, te charakterystyczne pikania, albo wyłączyć wszystkie dźwięki. Natomiast tutaj uwaga, jeśli wyłączymy wszystkie dźwięki, wtedy no nie będziemy informowani tymi komunikatami głosowymi, także myślę, że lepiej je pozostawić z tego względu, żeby po prostu kamera lepiej mogła komunikować nam to, jak działa, żebyśmy mieli informacje o tym. Osobno oprócz dźwięków, oprócz tych charakterystycznych piknięć, możemy włączyć bądź wyłączyć komunikaty głosowe. Są one wydawane w języku polskim, więc myślę, że jak najbardziej można zostawić je włączone. One tutaj no, znacząco usprawniają korzystanie z tego urządzenia. Natomiast jeśli, dajmy na to, no, lektor, który któryś raz z kolei mówi do nas dokładnie to samo, będzie nas w końcu drażnił, jak najbardziej jest możliwość wyłączenia. Źródło podglądu duplikuje nam tą opcję, która jest dostępna na ekranie głównym. Myślę, że nie ma sensu korzystać z niej z poziomu menu, ponieważ prościej jest bezpośrednio tutaj w tym miejscu wybierać podgląd, natomiast taka opcja tutaj również jest, znajduje się jako osobna pozycja. GPS. Jeśli nie chcemy, możemy wyłączyć ten moduł. Możemy wybrać również, jaka jednostka prędkości będzie tutaj zapisywana na naszych nagraniach oraz, co bardziej istotne, to jakie konkretnie wskazania będą zapisywane na nagraniach. Możemy je wyłączyć wszystkie. Możemy pozostawić zapisywanie prędkości oraz współrzędnych geograficznych. Możemy zostawić tylko zapisywanie prędkości oraz często wybierana przez klientów opcja, czyli zapisywanie tylko współrzędnych bez zapisu prędkości. Znacznik modelu kamery. Jeśli nie chcemy, aby na naszych nagraniach pojawiała się informacja, jakim wideorejestratorem zostały one zarejestrowane, tutaj możemy w prosty sposób wyłączyć tą adnotację na nagraniach. Częstotliwość, czyli redukcja migotania, dopasowania pracy kamery do częstotliwości sieci energetycznej danego kraju. Tutaj, poruszając się na terenie Europy, zostawiamy 50 Hz. Zmiana języka komunikatów głosowych. Od kiedy zostały wprowadzone już komunikaty w języku polskim, myślę, że będą to preferowane przez większość naszych klientów, natomiast jeśli ktoś korzysta z innego języka, tudzież uczy się innego języka i chciałby, żeby kamera komunikowała się do niego właśnie w tym języku, jest taka opcja jak najbardziej. Dalej wreszcie dopasowanie głośności tych komunikatów wydawanych przez kamerę. Ja tutaj wybrałem opcję wysoką ze względu na to, że w pojeździe zazwyczaj jest po prostu głośno, różne szumy, dźwięk radia. Myślę, że tutaj ta opcja wysoka, natomiast jeśli kogoś one drażnią, a nie chce ich, tak jak wcześniej to było pokazane, całkowicie wyłączać, można po prostu ściszyć te dźwięki. Formatowanie karty. Dobrze cyklicznie formatować kartę, aby wydłużyć jej żywotność, natomiast tutaj ważna uwaga, przed formatowaniem warto przenieść pliki, skopiować do pamięci telefonu, skopiować do pamięci komputera, aby nie stracić ważnych danych. Reset ustawień, czyli przywrócenie ustawień kamery do stanu fabrycznego. Kolokwialnie mówiąc, jeśli coś namieszaliśmy, nie wiemy co dokładnie, można użyć tej opcji, wtedy kamera będzie w takich ustawieniach, jakie były po wyciągnięciu z pudełka, możemy wtedy ponownie przeprowadzić ustawienia. Nazwa sieci Wi-Fi, czyli nazwa tej sieci, która była wyświetlana na liście sieci. Jeśli chcemy w łatwiejszy sposób odnajdywać naszą kamerę, możemy tutaj wpisać na przykład, że kamera z danego pojazdu. Jeśli posiadamy wiele pojazdów albo takie same modele kamery w różnych pojazdach, tutaj będzie to łatwiejsze dla rozróżnienia, która jest która. Hasło dostępowe, jeśli z kamerą jeździmy już w prywatnym pojeździe, można to hasło zmienić, aby ktoś teoretycznie nie połączył się z naszą kamerą. Z drugiej strony z kamery korzystamy wtedy, kiedy jesteśmy w pojeździe, także na to jest raczej mała szansa, że ktoś nam tutaj się włamie, połączy się z naszą kamerą. Natomiast jeśli obawiamy się takiej sytuacji, można to hasło domyślne po prostu zmienić. Wi-Fi Station Configuration, tutaj możliwość połączenia kamery do naszej sieci domowej, abyśmy mogli, jeśli oczywiście w miejscu garażowania pojazdu kamera będzie miała stałe zasilanie i będzie w obrębie działania naszej sieci domowej, jesteśmy wtedy w stanie na przykład za pomocą komputera, który jest połączony z tą siecią, połączyć się z kamerą zdalnie, aby odtworzyć coś z poziomu przeglądarki. Własny znacznik tekstowy. My tutaj używamy aktualnej wersji oprogramowania, aby rozróżnić poszczególne nagrania, natomiast może to być tutaj dowolny tekst. Jeśli poruszamy się flotą pojazdu, możemy je tutaj w pewien sposób opisywać, dodatkowo dodając numer tablicy rejestracyjnej danego konkretnego pojazdu. Fajne tutaj takie rozróżnienie. W dalszym miejscu kamera komunikuje nam, ile jeszcze wolnego miejsca pozostało na karcie pamięci. Tutaj proszę nie zdziwić się tym, że mam więcej dostępnego miejsca niż oficjalnie obsługiwane karty przez daną kamerę. Po prostu jesteśmy w trakcie testów kart o wyższych pojemnościach. Natomiast na chwilę obecną maksymalna pojemność oficjalnie wspierana przez kamerę to 256 GB. Na samym dole aplikacja informuje nas o swojej wersji oraz o wersji firmware oprogramowania w kamerze. Dobrze tutaj dbać o to, abyśmy mieli jak najnowszą wersję aplikacji. Dla systemu Android na chwilę obecną 3.2.9, dla systemu iOS 3.3, natomiast dla kamery 1.0 z dopiskiem 12.17. Chodzi o to, że po prostu kamera jest wciąż rozwijana, również aplikacja jest wciąż rozwijana. Nawet taki przykład sprzed 2 dni, gdzie kolejne aktualizacje i kamery i aplikacji dodały tą opcję automatycznego włączania trybu HDR, którego wcześniej brakowało. Także dbamy o to, żeby mieć zawsze aktualne oprogramowanie zarówno w telefonie, jak i bezpośrednio w kamerze. Kolejna ważna funkcja aplikacji, czyli możliwość przeglądania tych nagrań, które są zgromadzone na karcie pamięci. Aby przejść do tego poziomu, klikamy tą ikonę w lewym dolnym rogu, uzyskamy dostęp do naszej karty z podziałem tutaj na poszczególne foldery, czyli osobno będą zapisane wszystkie pliki, osobno te pliki, które zostały zabezpieczone, osobno pliki, które powstały tylko w trybie parkingowym. Możemy w tym miejscu bezpośrednio odtwarzać dane konkretne pliki, żeby mieć po prostu szybki dostęp do podglądu naszej trasy. Jeśli chcemy, możemy pobrać również pliki bezpośrednio na telefon. Aby tego dokonać, naciskamy tą ikonę, żeby rozpocząć pobieranie pliku. Tutaj widzimy w tle, jak wygląda taki rzeczywisty czas pobierania tego jednominutowego pliku w pełnej dostępnej jakości, który waży w tym przypadku 335 MB, a tak tutaj w tle przesuwa się pasek postępu. Nagranie zostało już pobrane. Aby je móc obejrzeć, musimy cofnąć się do głównego ekranu aplikacji. W tym miejscu mamy zakładkę Moje pliki. I już możemy obejrzeć to nagranie. Tym razem, oglądając takie nagranie, które zostało pobrane do pamięci telefonu, mamy tutaj jednocześnie dostęp do trasy. Więcej materiałów dotyczących kamery znajduje się na dedykowanej playliście. Link w opisie. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie Wideorejestratory24.pl.